Szanowna Pani Ambasador, Panie Ministrze, Panowie Generałowie, Szanowni Państwo, ćwiczenie Defender 20 już trwa. I jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości, jaki jest poziom wojskowego zaangażowania Armii Stanów Zjednoczonych, to myślę, że skala tego ćwiczenia, złożoność, kompleksowość jest najlepszą odpowiedzią. W przestrzeni publicznej pojawia się często komentarz porównujący naturę tego ćwiczenia do poprzednich, znanych z historii ćwiczeń typu Reforger, ale chciałbym wszystkich zapewnić, że jeżeli chodzi o skalę, zaangażowane środki, odległości oraz nowe domeny, w których chcemy to ćwiczenie przeprowadzić wspólnie, są absolutnie nieporównywalne. Dlatego z wojskowego punktu widzenia niezmiernie się cieszę, że takie ćwiczenie zostało zaplanowane, ponieważ wpisuje się w naszą strategię odstraszania. Aktywne działania Federacji Rosyjskiej we wszystkich obszarach, na lądzie, w powietrzu, na morzu, czy też w przestrzeni informacyjnej nie pozostawiają nam żadnej alternatywy, jak przygotować się na każdy możliwy scenariusz. Dlatego to ćwiczenie wpisuje się w tą strategię odstraszania. W swojej naturze, co chciałem zdecydowanie podkreślić, jest ćwiczeniem o charakterze obronnym. Przerzut przez Atlantyk, następnie rozładowanie sił, ich integracja, przygotowanie do wykonywanych zadań na terytorium Rzeczpospolitej i w krajach bałtyckich jest tylko i wyłącznie sprawdzianem naszej zdolności, ale również prezentowanym poziomu determinacji oraz wagi, jaką przykładamy do bezpieczeństwa. Ćwiczenie ma również charakter bardzo międzynarodowy, pomimo że zasadniczą kontrybucję wystawiają wojska Armii Stanów Zjednoczonych. Odbywać się będzie w bardzo wielu krajach i na ostatnim komitecie wojskowym w NATO sekretarz generalny, jak i również dowódca strategiczny podkreślali, że jest to ćwiczenie natowskie, które angażuje wszystkie struktury dowodzenia, wszystkie siły i środki. Odbywa się również w przestrzeni, która zostanie zsynchronizowana, wykorzystana do osiągnięcia wszystkich naszych celów, zarówno w komunikacji strategicznej, jak i również celów szkoleniowych, celów operacyjnych. Chciałem również podkreślić, że ćwiczenie ma bardzo otwarty charakter. Chcemy być transparentni, jeżeli chodzi o to, co robimy, w jaki sposób. Ćwiczenie jest prezentowane również dla szerokiej publiczności, tak żeby nasze intencje były jasne i klarowne. Podkreślam jeszcze raz, ma ono charakter defensywny, natomiast jeżeli chodzi o poziom zadań, które sobie tutaj, o ambicji, które postawiliśmy, myślę, że bez najmniejszych wątpliwości można powiedzieć, że jest to ćwiczenie historyczne. Nie tak dawno obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. My, Polacy, doskonale wiemy, ile kosztuje bezpieczeństwo, ile kosztuje niepodległość. Myślę, że ta refleksja została przez wszystkich odrobiona. W tym roku również dla nas, a zwłaszcza żołnierzy, niezwykle ważny historyczny kontekst, rocznica Bitwy Warszawskiej. Z jednej strony chcielibyśmy, aby wojsko było tak skuteczne, aby wykonać te zadania na pewno nie na gorszym poziomie niż to było w roku 20, ale również chcemy podkreślić tutaj, że był to wysiłek nie tylko sił zbrojnych, ale całego społeczeństwa, dlatego zaangażowanie wszystkich szczebli jest tutaj sprawą kluczową. Dziękuję.